Rozważamy sobie, rozważamy nad psalmem pierwszym pod dupę. Przeczytamy psalm pierwszy. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników, nie siada w kole szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana, nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną. Co uczyni, pomyślnie nie wypada. Nie tak występni, nie tak. Są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata. Toteż występni nie ostoją się na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, a droga występnych zaginie. Słowa bezczynne rosną na drzewach gorzkiego owocu. Niech się te słowa bezwiednie ockną, do światła jak dojść znajdą sposób. Sumienie wrzeszcząc zdarło gardło, biłem je w twarz, by nie słuchać. Gdy nastała cisza, to do mnie dotarło, że biłem w twarz świętego ducha. Pamiętam jeszcze zapach strumieni, korzenie puszczałem silne jak góry i stałem w koronie wiecznej zieleni. Owoców korali mistrz natkał na gałęź i sznury. Gdyby na sądzie stanąć dziś przyszło, mój Panie, łaskę bym prosił. Zepsute owoce na mnie rosną, brzydzę się z siebie, gdy gniję. Mam tylko nadzieję, soczystą wiosną zakwitnie, co przemarzło w zimie. Jeszcze zapach strumieni, korzenie puszczałem silnie.